Witam ponownie na kanale Kierowca Krajowy. Dzisiaj opowiem Wam, jak ja robiłem prawo jazdy kategorii C plus E. Więc ja zacząłem od tego, że zresztą tak jak każdy zacząć musi, trzeba się wybrać do bodajże Wydziału Komunikacji, tam gdzie odbieramy prawo jazdy. Musimy wyrobić sobie profil kierowcy. Do tego potrzebne są dwa zdjęcia i na miejscu wypełniamy wniosek. Oczywiście pani po chwili tam ten profil kierowcy nam wydaje. No i teraz są dwa ogranicz prędkość do 60 km na godzinę. Albo zapisujemy się na kurs i chodzimy na teorię. Ja poszedłem inną drogą, bo ja zapisałem się od razu, dostałem ten profil kierowcy i po prostu pojechałem do Wordu zapisać się na egzamin teoretyczny. Trwało to bodajże 2 tygodnie. Pojechałem na egzamin, oczywiście go zdałem. No i po zdanym egzaminie teoretycznym zapisałem się na kurs praktyczny. Oczywiście możecie sobie wynegocjować troszeczkę lepszą cenę ze względu na to, że po prostu nie uczęszczaliście na kurs teoretyczny, więc jak jest jakiś tam ośrodek ogranicz prędkość do 60 km na godzinę Wam opuścić, no ale to już nie chodzi o to. Chodziło mi po prostu o to, że ja nie miałem czasu jeździć i siedzieć na wykładach, bo dla mnie to bez sensu, wolałem uczyć się sam. Więc macie już zdany ten egzamin teoretyczny, idziecie zapisać się do ośrodka szkoleniowego na prawo jazdy C. Robicie pierwsze sobie C, znaczy od razu zapisujecie na C plus E, ale ogólnie musicie zrobić najpierw samo C. No i oczywiście macie jazdę, plac, miasto. No i już po wyjeżdżonych bodajże 30 godzinach zapisujecie się ponownie na egzamin, tym razem praktyczny, czyli jazdę. Ja też tak zrobiłem. Oczywiście egzamin zdałem. Ogranicz prędkość do 70 km na godzinę. Przepraszam, bo zapomniałem jeszcze o lekarzu. W międzyczasie, jak zapisywałem się na międzyczasie egzaminu teoretycznego, a praktycznego, jeszcze musicie zrobić sobie lekarza. Przeważnie każdy ośrodek szkoleniowy z takiego swojego lekarza ma, gdzie wysyłają. To kosztuje chyba, ja płaciłem 350 zł. W tym jest okulista, neurolog. Psychotesty musicie zrobić, sprawdzić słuch, także ten papierek też musicie zanieść do ośrodka, żeby zapisać się na ten kurs prawa jazdy. No i oczywiście, jak już wyjeździliście te godziny na C, idziecie na egzamin praktyczny, zdajecie go za pierwszym razem, tak jak ja. No nie każdemu się to udaje, no ale też nie ma jakiejś tam tragedii, żeby to zdać. Po zdanym egzaminie C robicie od razu sobie E. Oczywiście znowu jazda tandemem. Niestety uczymy się jeździć na tandemach, a wsiadamy później na zestawy. Ciąg siodłowy plus naczepa, chyba że ktoś zostaje przy tandemie. Ale ja wolę zestaw. Ciągnik siodłowy plus naczepa. No i teraz tak. Robicie sobie tą kategorię. Przygotuj się do wjazdu na rondo za 800 metrów. A w międzyczasie ogranicz prędkość do 50 km na godzinę. Też w tym samym ośrodku robiłem sobie kurs na przewóz rzeczy. Ja płaciłem za to 2500. Oczywiście też chodzicie na jakąś tam teorię, ja tam nie chodziłem, uczyłem się sam.
musiałem chyba na 3 godziny tylko przyjść, żeby było jakieś tam zaliczenie. No i później macie egzamin państwowy. Za 300 metrów wjedź na rondo i zjedź drugim zjazdem w 12. Robicie ten egzamin państwowy, macie, zdajecie go, później chyba bodajże po 2 tygodniach przychodzi wam właśnie do domu pocztą ten kurs na przewóz rzeczy. No i teraz macie już ten kurs. Wjedź na rondo i zjedź drugim zjazdem. Wiecie sobie, wyjechaliście już te wszystkie godziny. Na E jest chyba 25 godzin. Idziecie sobie zdawać egzamin. Oczywiście zdajecie go za pierwszym razem, bo innej opcji nie ma. No i teraz macie już. Zjedź drugim zjazdem jazdy, w 12. Plus E. Tylko że ja zrobiłem błąd, bo po zdanym prawo jazdy, jak zdałem prawo jazdy, nie mogłem sobie wyrobić, jak czekałem na odbiór prawa jazdy z kategorią już z tym całym wpisem. Jedź tą drogą 9,4 km. Zapomniałem, znaczy o, nikt mnie nie poinformował o tym, że też muszę sobie wyrobić w międzyczasie kartę kierowcy, która wam będzie potrzebna, chyba że będziecie jeździć do firmy jakieś samochodami na tachograf obsługujący tarczki. No ale to ja nie wiem, czy ja bym wsiadł na taki samochód. Jeździłem bodajże tam parę razy takim autem na tarczki, ale to nic fajnego. Dlatego radziłbym zrobić to, jak po prostu już chodzicie sobie na te na C, czy robicie E, żeby od razu wysłać to całe zaświadczenie, te